Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu, nazywam się Wojciech Goduński. Dziś będę rozmawiał z Tomaszem Jęch. Tak jest. Tak? Tomasz jest współwłaścicielem New York Pizza Department i sieci Żarłok. I w tej chwili dzisiaj w tym odcinku opowiemy, jak otworzyć pizzerię pod tą właśnie marką. Na franczyzie. Są to pizzerie franczyzowe. Dokładnie tak. Powiedz mi, Tomku, witam Cię w ogóle. Cześć. Powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby otworzyć Waszą pizzerię pod franczyzą? Jaki lokal trzeba znaleźć? Od czego trzeba w ogóle zacząć? Wiesz, to wszystko zależy od tego, po pierwsze, jaki masz budżet, a po drugie, jaki chcesz koncept, tak? Bo mamy kilka konceptów, mamy kilka możliwości. Co teraz przy pandemii? Najczęściej otwieramy lokale bez konsumpcji na miejscu, tylko wyjazdówka do klientów, tak zwany model delivery. No i tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy chcesz z salą, czy chcesz bez sali, czy chcesz z żarłokiem, czyli naszym nowym konceptem kuchni azjatyckiej. Wszystko zależy, jaki koncept chcesz. Czyli na początku skupiamy się na tym, że patrzymy, jaki ktoś ma budżet, a poza tym, jaki chce też lokal otworzyć. No wiadomo, mniejsze lokale, mniejsza inwestycja, mniejsze ryzyko inwestycyjne. Wszystko zależy dokładnie od tego, co kto chce otworzyć, bo mamy pełne spektrum konceptów. Mhm. Najmniejszy lokal, żeby otworzyć pizzerię, jaki jest potrzebny przy Waszej sieci? Wiesz co, mamy już nawet lokale 25 metrów kwadratowych, wtedy są tak zwane Express Mini. Jest to najtańsza możliwa opcja wejścia, bo zaczyna się już od 30 tysięcy złotych. Mówimy o 30 tysięcy, bo mówimy, że tyle wiemy, że będą sprzęty kosztować. Do tego oczywiście trzeba dojść koszty adaptacji lokalu, koszty remontu, koszty zatowarowania, koszty marketingu, ale mniej więcej to tak trzeba przeliczyć, że około 2-2,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy trzeba wydać, żeby otworzyć taką restaurację. Jasne. Powiedz mi, lokal w przypadku Waszej sieci, czy lokal może być wynajmowany, czy musi być koniecznie własnością franczyzobiorcy? Nie, mamy większość lokali wynajmowanych. Wiadomo, jest to gdzieś tam jakieś większe ryzyko, że ktoś może wypowiedzieć taką umowę, ale też mamy od tego fajny dział prawny, których serdecznie pozdrawiam, chłopaków. Bardzo fajny dział prawny, który sprawdza każdą umowę. Dla nas też jest ważne, żeby ta umowa była sprawdzona, także większość lokali mamy wynajmowanych. Jasne. Na jaki czas zawierana jest taka umowa franczyzowa u Was? U nas umowa franczyzowa jest zawierana na okres 5 lat, ale będąc członkiem POF-u, czyli Polskiej Organizacji Franczyzodawców, działamy zgodnie z etyką franczyzową i każda umowa może zostać wypowiedziana przez franczyzobiorcę. Przed tym, znaczy my nie możemy wypowiedzieć, ale przed okresem 5 lat franczyzobiorca może nam wypowiedzieć taką umowę. Mhm. Z jakim okresem wypowiedzenia? Wiesz co, zależy wszystko od konceptu, zależy od ustaleń przed podpisaniem umowy, ale standardowo jest to okres od miesiąca na koniec miesiąca rozliczeniowego albo okres 3 miesięcy. Powiedz mi teraz tak, co zyskuje franczyzobiorca otwierając pizzerię pod znaną marką? No bo równie dobrze dużo ludzi myśli sobie, że może sobie otworzyć taką pizzerię pod swoją marką i sobie po prostu działać. Co zyskuje w przypadku wejścia w sieć jakby? Znaczy, sam dobrze wiesz, jak działają teraz marki franczyzowe i rynek dość mocno się zmienił gastronomiczny i sieci, znaczy restauracje niesieciowe mają dużo większe prawdopodobieństwo niepowodzenia. Jednak będąc w sieci, to my wiemy, jak zrobić ten biznes, wiemy, jak uruchomić to, zarówno twoja sieć, jak i moja. Mamy na pewno większe spektrum możliwości marketingowych, mamy większe możliwości dotarcia do dostawców z lepszymi cenami, także dajemy pełne wsparcie marketingowe, całe sieciowe, tak? Pomagamy w marketingu lokalnym dla naszych franczyzobiorców. Mamy też wsparcie naszego działu prawnego, o którym mówiłem. Każdy aspekt prawny, czasami są różne sytuacje, tak? Czy właśnie z wynajmującym, czy czasami może z jakimś tam trudniejszym klientem, to nasz dział prawny w tym pomaga. Coraz bardziej rozpoznawalna marka, bo na chwilę obecną mamy zakontraktowane 57 lokalizacji w Polsce. Cały czas się rozwijamy, dość tam tempo rozwoju jest dość spore, też bierzemy siły na zamiary, nie bierzemy, że otwieramy 4-5 lokali miesięcznie, chociaż zainteresowanie jakieś jest, także pewnie byśmy mogli to zrobić, ale wolimy jakościowo otwierać te lokale, żeby one jakościowo były jak najlepsze. Mamy preferencyjne warunki na portalach, wszystkich agregatorach sprzedaży, co już wskazuje na duże oszczędności w skali miesiąca, bo sam wiesz, że agregatory teraz no, jednak dużo generują nam obrotu, tak? Także jak możemy zejść parę oczek procentowych, no to zawsze to jest duży plus. Mamy własną aplikację mobilną,
jedną, na jednym i drugim koncepcie, cały czas rozwijaną aplikację. Wsparcie naszych szkoleniowców 7 dni w tygodniu, bo wychodzimy z założenia, że jeżeli są problemy, to przeważnie piątek, sobota, niedziela, także nasi szkoleniowcy, ktoś zawsze jest na dyżurze telefonicznym 7 dni w tygodniu, któryś ze szkoleniowców. Ogólnie receptury wszystkich dań, zarówno NYPD, jak i Żarłoka. Jest to ogólnie cały gotowy model biznesowy. Mhm. Powiedz mi może tak od początku, od czego trzeba zacząć, żeby taką pizzerię otworzyć? Czy franczyzobiorca, potencjalny franczyzobiorca, od razu musi się zgłosić z lokalem? Jaka wielkość miejscowości jest akceptowalna przez Was? No bo każda sieć ma jakieś inne założenia. Jak to wygląda? Wiesz co, my tak naprawdę wychodzimy z założenia, że nie jest tak, że nie wiem, jak jest miasto 10 tysięcy, to nie bierzemy go, tak? Mamy lokalizację w 10-12-tysięcznych miastach na papierze, ale wiadomo, że to tak. Miasta przygraniczne, to często ludzie uciekają za granicę, także na papierze jest tam, nie, 12-15 tysięcy, a de facto jest znacznie mniej. Patrzymy bardziej na potencjał tego danego miasta, robimy analizę, sprawdzamy, czy w tym mieście po prostu ma szansę się ta restauracja przyjąć. Także to jest takie, no, wrzucanie wszystkich do jednego worka, tak? Że od 10 tysięcy nie, bo na mieście sam wiesz, na miastach 10 tysięcy można zrobić biznes. Oczywiście. Duże sieci omijają małe miasta, my nie omijamy, lubimy małe miasta, może nie z każdym konceptem, może nie każdy nasz rodzaj restauracji tam pasuje, ale no od tego jesteśmy, żeby pomóc. Pytałeś, czy muszą mieć lokal. Nie, franczyzobiorcy od nas dostają wsparcie od A do Z, tak? My pomagamy też w wyborze lokalizacji, mamy możliwości z jakimiś agencjami nieruchomości dojść do jakiegoś tam fajnego porozumienia, jeżeli chodzi o lokale, ale też jeżeli franczyzobiorca, no on lokalnie zna lepiej ten swój rynek, tak? I w momencie, kiedy on zna ten rynek, to on wtedy po prostu nam wysyła takie lokalizacje. My sprawdzamy, nasz technolog jedzie, sprawdza lokal, sprawdzamy pod względem czynszu, lokalizacji, no te podstawy, tak? No i wtedy oceniamy wartość takiej lokalizacji. Nasz dział prawny sprawdza umowę. Jeżeli wszystko jest ok, no to podpisujemy umowę. Czyli potencjalny franczyzobiorca, z tego co w ogóle rozumiem, najpierw zgłasza się do Was, podpisuje umowę, później dopiero poszukuje lokalu. Poszukujemy lokalu, tak, bo były takie sytuacje, że komuś znaleźliśmy fajny lokal, no i później, jednak otworzę sobie sam. No, lokale nie istnieją, bo sprawdzamy takie rzeczy, lokale nie istnieją, a nasze lokale funkcjonują, także no okej, okay, no wolimy tak zrobić w tym momencie, że podpisujemy umowę franczyzową, nie pobieramy opłat za franczyzę, do momentu aż to się tam nie wyklaruje, gdzie, kto i jak będzie miał jakiej lokalizacji, tylko po prostu mamy zabezpieczenie, że ten ktoś chce z nami współpracować. Mhm. A jak wygląda u Was polityka, jeżeli chodzi o otwieranie drugiego lokalu w danym mieście? Przy jakiej wielkości mieście franczyzobiorca otrzymuje wyłączność jakby na miasto? Czy może się zdarzyć tak, że otwiera się powiedzmy w miejscowości 10-tysięcznej i drugi franczyzobiorca może otworzyć w tej samej miejscowości? Nie. Każdy z naszych franczyzobiorców ma wyłączność terytorialną, czyli jeżeli mamy, to dobrze widać na przykładzie Krakowa, tak? Tutaj gdzie jesteśmy. Każdy z naszych lokalizacji ma swoje strefy dostaw. Te strefy dostaw są, nie jest tak, że wbijamy cyrkiel i robimy kółko, wiesz, 3 kilometry, tylko mamy to poparte różnymi analizami. Po pierwsze patrzymy na uwarunkowanie urbanistyczne, tak? Jeżeli naturalnym tutaj w Krakowie jest Zakopianka Sławetna, która teraz w długi weekend, no ona dość mocno zakorkowana, to wiemy, że my się nie przebijemy przez nią, tak? No to mamy strefę dostaw Zakopianki. Tak samo naturalną granicą jest Wisła. Mamy parę mostów, które są wąskim gardłem. No to nie przejeżdżamy tam. Rysujemy strefy po prostu według uwarunkowań urbanistycznych, uwarunkowań czasowych, bo jednak klient musi dostać produkt jakościowo jak najwyższy, tak? Czyli w dostawie to ma szczególne znaczenie każda minuta dostawy. Dlatego my dajemy wyłączność terytorialną na dany lokal i w tym obszarze nikt nie może otworzyć. Ani my, jako franczyzodawcy, ani nasz ktoś inny. Franczyzobiorca oczywiście może sobie otworzyć kolejny lokal, no ale są takie sytuacje, że franczyzobiorcy mają tak duży ruch, że chcą otwierać kolejny lokal, ale no tutaj to wszystko zależy od tego, jak to wygląda. Pytałeś się, jaką dajemy wyłączność. Jeżeli jest na przykład, nie wiem, miasto wielkości Bydgoszczy, tak, no to dajemy im prawo, znaczy dajemy im strefę dostaw, tam spokojnie mogą się 2-3 lokale zmieścić, ale dajemy coś takiego jak
jak prawo pierwszeństwa, tak? Jest to gentleman's agreement. I wtedy jak ktoś chce, no to on ma prawo pierwszeństwa tam otworzyć takie. Możemy to spisać na papierze, ale wielu naszych franczyzowców po prostu ufa na uścisk dłoni. Nie przejechali się na tym. Także no, kwestia tego, że dajmy im prawo pierwszeństwa. Ale umowa wyłączności jest bardzo ważna, że mają zapewnienie, że nikt nie otworzy im biznesu w tym, znaczy oczywiście ktoś inny może, tak, ale nie z naszej sieci. Mm-hmm. Powiedz mi, ja to zadaję te pytania w zasadzie takie, jakie zadają franczyzobiorcy. Dokładnie tak. To z takimi pytaniami najczęściej spotykamy się, jak franczyzobiorcy pytają się w mailach, tak, na czym polega, jak wygląda otwarcie takiego lokalu, czy ewentualnie w zapytaniach telefonicznych, mm-hmm. dlatego tak się pytam. Powiedz mi, ile wynosi u Was opłata franczyzowa? Opłata franczyzowa też zależna jest od konceptu. Zaczyna się już od 850 zł. Mhm. To jest na tych lokalach ekspresowych. Później przechodzimy przez 1000 zł i 1250 plus 1% od obrotu za lokale z salą konsumpcyjną. Ten 1% dodaliśmy w tym roku ze względu na to, że wolimy ukierunkowywać jednak franczyzobiorców na to, żeby otwierali lokale ekspresowe, bo pandemia pokazała, że takie lokale się nie zamykały, takie lokale zwyżkują i jednak ludzie dalej jeść będą coraz więcej w domu. Rynek, nie wiem czy wiesz, gastronomiczny w dostawie, pewnie wiesz, wzrósł już o 42% w porównaniu do roku poprzedniego. Do końca przyszłego roku, do końca 2025 ma się aż podwoić. A 81% według statystyk ludzi dalej obawia się pójść do restauracji z konsumpcją na miejscu, dlatego my w dostawie zwyżkujemy. Dlatego mamy to ukierunkowanie jednak w stronę restauracji z dowozem. Często jest tak, że franczyzobiorcy mówią, że chcą zainwestować 200 tysięcy złotych, tak? No to mówimy, zamiast otwierać jedną dużą restaurację, gdzie masz wysokie koszty stałe, lepiej otworzyć dwie mniejsze, masz większą strefę dostaw, a łatwiej, jak wiesz, przy dwóch restauracjach jest łatwiej pracowników rotować, łatwiej o towar, tak, tu coś zabraknie, można sobie podrzucić, także zawsze jest to o tyle ułatwienie i my idziemy w tym kierunku właśnie restauracji z dostawą. Dobrze, powiedz mi teraz tak, czy wszystkie Wasze restauracje, wszystkie Wasze pizzerie muszą mieć dowozy? Czy zdarzają się pizzerie, powiedzmy, otworzone, które się otwiera, nie wiem, w galerii handlowej, że nie ma możliwości w ogóle dostaw? Akceptujecie też takie lokale? Nie, raczej nie, ponieważ tak jak Ci mówiłem, statystyki pokazują, że jednak lokale z dostawą tylko zwyżkują. Wolimy takiej współpracy nie podejmować, no bo wiemy o tym, że ten lokal będzie miał dużo trudniej, żeby jednak być rentowny. Nawet do tego stopnia, że ten nasz nowy koncept żarłoka, on w ogóle nie ma możliwości jedzenia na miejscu. On jest tylko wyjazdowy. Jasne. Na chwilę obecną. Ten drugi koncept żarłoka można zawsze dołączyć do tak, restauracji, która już istnieje, jako rozwinięcie biznesu, tak? Można otworzyć do restauracji, nie wiem, ktoś ma restaurację z polską kuchnią, z azjatycką kuchnią, z czymkolwiek, tak. Można dołożyć. Tak samo można dołożyć do naszych lokali NYPD, mamy taką hybrydę wtedy. Jasne. No o tej drugiej sieci opowiemy w drugim odcinku. Dokładnie. Żeby odcinek też nie był za długi, żeby tutaj Państwa nie tak zanudzać. Dobrze, powiedz mi, co się dzieje, jeżeli by pojawił się franczyzobiorca potencjalny, który by chciał otwierać od razu kilka albo kilkanaście lokali, bo z mojej praktyki wynika, że no jednak tacy ludzie też się pojawiają. Jak to u Was wygląda? Wszystko zależy od tego, jak taka osoba by chciała to wszystko sobie poukładać, tak? Mamy franczyzobiorcę, który w rok teraz otwiera ósmy lokal, ale wiemy, że jest młodą osobą, przy wsparciu swojego taty też bardzo zaawansowany biznesowo. I tak naprawdę no, z nimi się nie boimy współpracować, bo wiemy, że mają to wszystko poukładane, tak? Ale jeżeli ktoś by z ulicy przyszedł i powiedział, że on nie prowadził nigdy firmy i chce otwierać 5-10 lokali, a mamy takich franczyzobiorców potencjalnych, to mówimy, otwórz jedną, zobacz jak Ci pójdzie i porozmawiam za rok, za półtorej, jak zobaczysz. No bo nie ma co ukrywać, sam wiesz, że gastronomia jest bardzo fajnym rynkiem, znaczy bardzo fajnym biznesem, można na gastronomii zarobić. Tylko jednak jest to problematyczne o tyle, że jest to trudny biznes pod takim względem, że kiedy każdy odpoczywa, my jesteśmy w pracy, ale na tym naprawdę idzie fajnie zarobić, jeżeli wiemy i mamy trochę oleju w głowie, jak to wszystko poukładać, a w tym też jest nasza pomoc jako franczyzodawców. No tak, oczywiście. Proszę zawsze pamiętać, że biznes gastronomiczny jest wysokodochodowym biznesem, ale to nie jest samograj tak zwany, to nie jest biznes pasywny. Tak przy jest. Tym biznesie trzeba troszeczkę pochodzić,
i trzeba tego wszystkiego dopilnować. Trzeba dopilnować pewnych standardów. No i właśnie tutaj też przejdziemy do takiego tak, pytania, w jaki sposób w ogóle dopilnowuje standardów swojej sieci? Czy macie jakiś dział kontroli, cichy klient, robicie jakieś akcje z zewnętrznymi firmami? Jak to wygląda? Mamy audyty, dajemy często franczyzobiorcom w miarę wolną rękę, bo traktujemy ich dość mocno jak partnerów biznesowych. Także to nie jest tak, że muszą za każdym razem dokładnie robić to, co my chcemy. Dajemy w wielu aspektach wolną rękę, ale jednak nie popuszczamy na rzeczach takich jak jakość. Tak? Mhm. Tutaj jest kwestia jakości. Mamy firmy audytorskie, które pomagają. Przy pandemii troszkę przystopowaliśmy te audyty, żeby nie dokładać stresu jeszcze franczyzobiorcom, bo chociaż jest to dla nich bardzo korzystny taki audyt, zawsze jest to dla nich też trochę stres, tak? No bo muszą jakby zobaczyć, jak ten biznes wygląda oczami klienta potencjalnego. Tak. Także mamy cichego klienta, nasza aplikacja mobilna pozwala nam, mamy tam zrobioną taką sekcję, że każdy może być agentem NYPD, tak? Czyli idziemy w tym kierunku jakby amerykańskości agentem FBI i oni po prostu za różne punkty, za takie rzeczy, oni są naszym cichym klientem, tak? Mhm. Oni nas oceniają, bo jak mamy szersze spektrum oceny, tak naprawdę to patrzymy. Patrzymy też na opinie oczywiście na pyszne.pl, na wszystkich agregatorach sprzedaży, nazwiemy co, na wszystkich tych agregatorach, no bo tutaj jest kwestia tego, że tam prawdziwi klienci nas oceniają. Tak, oczywiście. A jednak opinie na Google, no to 3/4 tych opinii to jest konkurencja. Ja nawet nie patrzę na te opinie, wolę na to nie patrzeć. Są firmy, gdzie można kupić sobie tysiące opinii za parę groszy i dlatego to w ogóle nie jest miarodajne. Ale patrzymy na opinie, jeżeli coś widzimy, że gdzieś tam jest nie tak, no to są audyty. Audyt nie równa się kara, tak? My jeszcze nie daliśmy nigdy kary umownej, żadnemu franczyzobiorcy, mówię to z ręką na sercu, można popytać franczyzobiorców. Jest kwestia taka, że my wolimy porozmawiać, zobaczyć jak to wygląda i nakierować ich na to, żeby poszli w dobrym kierunku. Mhm. A zdarzyło wam się, że franczyzobiorca jest wyjątkowo odporny jakby na wasze sugestie i musieliście rozwiązać taką umowę? Tak, zdarzało się. Dla nas my patrzymy na dobro ogółu. Jeżeli ktoś jest bardzo oporny, okej, rozwiązujemy umowę, prowadź sobie nawet jak chcesz sam biznes, tak, wtedy jakoś się dogadujemy te kwestie zakazu konkurencji, no bo ktoś coś zainwestował, ale nie chcemy, żeby on był jakby w strukturach sieci, bo jednak my wiemy, co robić, no, dobrze. Też. Mamy od 2009 roku doświadczenia, nie mówię, że my wszystko wiemy, ale te błędy, które my zrobiliśmy, są bardzo kosztowne i nie chcemy, żeby franczyzobiorcy robili te same błędy, dlatego jeżeli ktoś jest bardzo oporny i nie wiem, nie chce stosować tego sera, który my chcemy, tej jakości, co czy wszystkich tych działań, które my wiemy, że działają, no to wolimy się po prostu rozstać, żeby ta jeden, że tak powiem, rodzynek nie zepsuł nam całego biznesu. Reszta, to jest bardzo słuszne założenie, bo tak naprawdę no, jeden franczyzobiorca jest w stanie popsuć opinię. Dokładnie tak. Wielu, szczególnie wielu... w dużych miastach, jeżeli mamy na przykład Warszawę, tak, i jeden by coś robił nie tak, no właśnie był przykład tutaj jakby dużego miasta, tak, gdzie też zakończyliśmy współpracę z takim klientem. Dobrze, przejdźmy teraz do tematów menu. Czy wszyscy mają ten sam asortyment we wszystkich pizzeriach? Czy są jakieś odstępstwa od tego? Są. Muszą być odstępstwa. Ja akurat studiowałem za granicą kwestię marketingu. Tak, sports management, tak, nie w sporcie, bo kiedyś miałem karierę koszykarską robić względu na mój wzrost. Mam ponad 2 metry wzrostu, ale niestety kontuzja kolana i później waga doszła. Także no, tam w pewne aspekty, tak. Ale na tych studiach nauczyli mnie jednej rzeczy, że nie możemy mieć wszędzie tego samego, możemy mieć wszędzie to samo, ale musimy dywersyfikować cenę, po pierwsze, tak, dostosować do danego rynku, dlatego u nas każdy lokal może mieć inne ceny, nawet to są przepisy polskiego prawa, także każdy osobny podmiot gospodarczy musi, znaczy sam może decydować sobie o cenach, ale też poszliśmy krok dalej, że my mamy pewne moduły, tak, czyli mamy moduł pizzy, moduł Manhattan Style Chickena, sałatek, makaronów, burgerów i po prostu chcemy tak, żeby 3 moduły były zawsze, w każdym lokalu, nawet ekspres ten mini, żeby każdy miał to samo, ale później na przykład, jeżeli ktoś chce mieć ekspres zwykły albo stale konsumpcyjną, to po prostu dobiera sobie te dane moduły. Yes. Ale są też takie przypadki, jak na przykład mieliśmy lokal w Człuchowie, serdecznie pozdrawiam Darka, franczyzobiorcę. Tak, pozdrawiamy. Jest kwestia taka, że na przykład Darek powiedział, że u niego nie wyobraża sobie biznesu bez kapsalona. Nie wiem, czy kojarzy, co to jest kapsalon. Tak. To jest ten kebab z frytkami, tak, z czymś. No Darek, słuchaj, no nigdzie tego nie mamy, nigdzie ten, a on mówi, bez tego nie ma biznesu w ogóle. Ja mówię, dobra, wymyśliliśmy, mój brat
akurat co wymyśla wszystkie nazwy, robi kwestie, znaczy wymyśla wszystkie nazwy pizzy, bo też nie wiem, czy widziałeś nasze nazwy, one są zupełnie inne niż standardowe. Nie, zamiast nie margarity mamy Statue of Margarita, wszystko jest odwzorowane do Nowego Jorku. Zamiast Capricciozy mamy Central Park, także wszystko jest tak odwzorowane do Nowego Jorku i Ameryki. No i wracając do tej kwestii, był ten kapsalon. To mój brat zaczął, że kapsalon pochodzi z Holandii, Harlem był kiedyś holenderski, także wymyślił, że wtedy ten Harlem Shake była taka piosenka popularna, tak, ten viral, no to zrobiliśmy Harlem Shake'a. No i wprowadziliśmy u niego to na testy. Tak fajnie się przyjął, że wprowadziliśmy to do całej sieci. Także nie zamykamy się na sugestie naszych franczyzobiorców. Jeżeli u nich coś jest fajnego i może się sprzedać, no to czemu im wiązać ręce? Oczywiście nie chcemy mieć schabowego z kapustą, no bo to w ogóle nijak się ma do amerykańskości, ale na przykład, nie wiem, jak jest jakiś kapsalon, czy jest jakiś, nie wiem, jakaś może zapiekanka, hot dog albo coś, no to tak, to możemy iść w takim kierunku, tylko żeby to, mówię, nie były pierogi, kapusty, wiesz, żeby to miało po prostu ten amerykański klimat cały czas. Nie? Dobrze, powiedz mi teraz, jak u was wygląda sprawa dostaw, no bo rozumiem, że też franczyzobiercy, żeby była powtarzalność smaku, zaopatrywani są przez jakąś tam hurtownię, tak? Tak? Mamy. Jak to wszystko wygląda u was? Znaczy, u nas wygląda w ten sposób, że mamy, nie mamy logistyki, tak jak ty masz swoją logistykę, my działamy w oparciu o naszych partnerów biznesowych i oni po prostu każdy franczyzobierca ma listę produktów wymaganych przez sieć. No i oni po prostu zamawiają od naszych dostawców te produkty. Mhm. W jaki sposób? Macie jakiś panel zamówień? Mamy panel. Dużo jeszcze franczyzobierców woli tradycyjnie SMS-a do przedstawiciela wysłać. Dalej to funkcjonuje. Jednak mamy panel Polo Portal, gdzie jest ogólny, to jest ogólny portal do zamawiania dla każdej restauracji. Każdy może tam zamówić, ale my osobiście możemy, my stamtąd zamawiamy, mamy swój panel tam stworzony specjalnie dla obu naszych sieci. No i tam po prostu zamawiamy przez ten panel. Następne takie pytanie, które często tutaj się powtarza, czy macie w lokalach alkohol? Mamy alkohol, oczywiście to jest ta koncesja najniższa. Tak. Staramy się nie mieć alkoholu mocnego. Z bardzo prostego względu chodzi o targetowanie klienta. Oczywiście. Jeżeli mamy alkohol mocny, targetujemy zupełnie inny rodzaj klienta niż byśmy chcieli. Wiadomo, największy zarobek jest, co sam widzę po sobie, mając 3,5-letnią córeczkę, idziemy do lokali, gdzie mamy możliwość, nie wiem, pobawienia się, gdzie jest jakaś sala zabaw. No wiadomo, żeby po prostu czymś dziecko zająć. Tak? Jeżeli byłby mocny alkohol i nie wiem, byłaby biesiada, że tak powiem, jakaś alkoholowa, no to zaraz zacznie się po prostu problem, że dzieci się nie będą czuły komfortowo, rodzice tym bardziej, bo jakieś przekleństwa, także staramy się mieć tę najniższą koncesję. Piwko wiadomo, jak najbardziej, szczególnie, że teraz jest dużo fajnych piwek craftowych. Ale czy to jest w ogóle obowiązek, że franczyzobiorca musi mieć to piwo? No bo są lokale, które w zasadzie nie mogą mieć koncesji na piwo, bo tam jest za bliska odległość do kościoła, do szkoły i tak dalej. Nie, no staramy się to wyłapywać na etapie poszukiwania lokalu, tak? Ale w momencie, kiedy, nie wiem, wyjdzie, że spółdzielnia było za głośno i nagle cofną tą koncesję, zdarza się w takiej sytuacji, lokal otrzymujemy, wiadomo, wtedy możemy mieć duży spektrum napoi tych bezalkoholowych, coraz większe są te wybór tych piw. Także no to wszystko zależy od tego, nie ma obowiązku, ale zalecane, żeby jednak ten alkohol był, no bo jednak do piwa, znaczy do pizzy piwo to jest jakiś tam fajny dodatek. Mm-hmm. No dobrze, mamy tutaj omówione w zasadzie tutaj wszystkie aspekty franczyzy, może przejdźmy do historii, jak to się w ogóle zaczęło, powiedz mi. To był jakiś twój pierwszy biznes, czy wcześniej prowadziłeś jakieś biznesy? Nie, prowadziłem biznesy, ogólnie tak jak ci wcześniej wspominałem, studiowałem za granicą, bo grałem w kosza w tej Wiśle Kraków, później przeniosłem się do Anglii, bo tam dostałem propozycję grania w kosza. Tam skończyłem liceum, skończyłem studia. Niestety kontuzja jakby tam pokrzyżowała pewne plany, bo chciałem tam właśnie w Anglii zostać i pogrywać sobie w tego kosza i tam jakieś też biznesy prowadzić. Ale wróciliśmy do Polski z żoną, prowadziliśmy sklepy odzieżowe, co jednak miałem też franczyzę. Wtedy byłem franczyzobiorcą. Tylko jak zacząłem to tak naprawdę się układało, to powiedziałem, że będę zupełnie innym franczyzowcą kiedyś, bo chciałem iść w stronę franczyzy. Mój brat akurat ze swoim kolegą Piotkiem, przyjacielem Piotkiem, zaczęli prowadzić New York Pizza Department. Ja gdzieś tam im pomagałem, w sensie takim coś tam doradzałem, jakby jakieś nazwy czy coś, czy też testowo. Mogę być testerem, co po mnie widać, że znam się na pizzy. także no, możemy być testerami. No i kwestia jest taka, że
że w 2009 się otworzyła pizzeria, w 2012 zdecydowałem się wykupić udziały od, najpierw jakby od Piotra, a później od mojego brata Mateusza i stałem się jedynym właścicielem New York Pizza Department, jakby marki New York Pizza Department. Ja wiedziałem, żeby iść w stronę właśnie franczyzy, bo to jest fajny kierunek, gdzie duże marki zagraniczne w tym kierunku idą, ale musiałem się też nauczyć tego biznesu, tak? No bo tak. Jednak tam sam wiesz, że franczyza to jest cały proces nauki tego wszystkiego. Także w 2014 roku otworzyliśmy pierwszą restaurację franczyzową. W 2015 otworzyliśmy pierwszą restaurację franczyzową poza granicami Krakowa i ludzie zauważyli, że jesteśmy nie marką, tylko lokalną krakowską małą, bo potrafimy wyjść poza obręb miasta. I dlatego w 2016 roku mieliśmy bardzo duży wzrost ilości lokali do roku poprzedniego, bo 340% mieliśmy wzrost lokalizacji. Ten sukces, no sukces, nie sukces, zaowocował tym, że dość mocno do nas zaczęli się odzywać różni inwestorzy, różne firmy chcieli nas kupić, przekupić, wejść w nasze struktury. Ja się zapierałem rękami i nogami, że nie chciałem, tak prowadziłem to z chłopakami, którzy do tej pory ze mną są, tak, bo awansują cały czas w hierarchii firmy. I tak naprawdę w 2017 roku osoba Roberta Dziubowskiego, który zaoferował nam bardzo fajną ofertę, nie tyle monetarną, co ofertę rozwojową. I gdyby nie to, że mieliśmy, no, przyszła pandemia, to tak naprawdę mieliśmy już master franczyzę nagraną na Dubaj i mieliśmy master franczyzę na Bułgarię. Tylko niestety, no, przyszła pandemia i tutaj kwestie, na razie się jakby wycofali. Myślę, że z Bułgarii już całkowicie, w Dubaju gdzieś tam jeszcze są kontakty, no to zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No i tak naprawdę 2017 rok był dla nas bardzo ważnym rokiem, bo staliśmy się spółką akcyjną, nowe struktury porobiliśmy marketingowe, nawiązaliśmy współpracę z jedną z najlepszych agencji marketingowych w Polsce, mamy dział prawny, mamy różne struktury, tak, szkoleniowe, no i to zaowocowało ten wzrost, który mamy do tej pory. I tak naprawdę w 2021 można powiedzieć, że ruszyliśmy z żarłokiem, przygotowania trwały 2 lata wcześniej, musieliśmy się nauczyć tego, wymyślić ten cały koncept. Gdyby nie pandemia wcześniej, no to byśmy ruszyli z tym dużo wcześniej, no bo akurat mieliśmy ruszać, jak zaczęła być głośno o wirusie z Chin, a my mieliśmy otwierać chińskie restauracje, także trochę mogli być przerażeni ludzie, także woleliśmy się wycofać, przeczekać te pół roku, aż się wszystko uspokoi, także no, wystartowaliśmy z tym nowym konceptem, no i taki mamy teraz dość dynamiczny rozwój. No pamiętam w zasadzie, jak żeście otwierali jakby pierwsze restauracje, jak żeście pojawiali się we franczyzie, ale wcześniej też była kiedyś taka sieć w Polsce, która nazywała się New York City Pizza. Było, tak. I bardzo dużo ludzi was jakby kojarzyła, że to może być to samo, tylko jakiś rebranding przeprowadziliście. Tak. Powiedz, jak to wygląda, to nic nie macie z tym wspólnego w zasadzie, nie mamy, tak? Nic z tym wspólnego, to jest zupełnie inna marka. Tamta marka, z tego co mi wiadomo, nie chcę tutaj jakby siać plotek, zbankrutowała. Swego czasu otwierali duże lokale w galeriach handlowych, takie, no, galeria w stacjach benzynowych, tak, też z pompą otwierali. Dużo tego było. Anegdotkę ci opowiem, taka była historia, że na moim lokalu własnym dzwoni telefon i że matka z rozpaczonego pracownika, że czemu my mu nie wydajemy świadectwa pracy. On potrzebuje świadectwa pracy za lata poprzednie, bo potrzebuje do renty, emerytury, coś takiego. Ja mówię, wie pani co, a proszę imię, nazwisko. Podała mi tam, nie wiem, pan Iksiński, tak? Ja mówię, w życiu taka osoba u nas nie pracowała. Niech pan mnie nie kłamie, ja wiem, że pracowała, ja mówię, ale w którym lokalu? I powiedziała gdzieś tam na rondzie, na Bora Komorowskiego. Ja mówię, wie pani co, to chyba pani myli sieci, tak? My jesteśmy New York Pizza Department, a to było New York City Pizza. Tak, New York City Pizza. Ja mówię, my jesteśmy zupełnie, nie, wy nie jesteście to. I cały czas mi, wiesz, tam cały czas, że w końcu powiedziałem, naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest zupełnie inna marka, nie mamy z nimi wspólnego, dziękuję, do widzenia. Bo, no nie dało się. No tak, oczywiście. Także my jakby trochę się odcinamy, dlatego no, my jesteśmy New York Pizza Department, to jest gra słów od New York Police Department, czyli od policji, nasze samochody dostawcze są jak radiowozy, no naprawdę staramy się iść w tym kierunku autentyczności tych rzeczy. Ja często w Stanach bywam, często jeżdżę do Nowego Jorku, bardzo lubię te klimaty, no i tak naprawdę no, staramy się odciąć od tego,
do New York City Pizza, bo gdzieś tam ludzie kojarzą tamtą markę, tak. Szczególnie ludzie starszej daty. No, teraz daty, po wielu latach. Tak, ludzie starszej daty, tak, ale teraz na szczęście kojarzą nas jako nas. No tak, nawet ten wasz logotyp jest jakby w kształcie odznaki policyjnej. Jest odznaki, tak? Policyjnej. No taki, taki był zamysł, taki był właśnie zamysł, żeby to tak było autentyczne. A powiedz mi, Tomku, jak wygląda, czy w ogóle macie jakąkolwiek ekspansję już zaczętą zagraniczną, bo wspomniałeś tutaj o Bułgarii i o Emiratach, ale czy już macie jakiekolwiek lokale? Nie, nie mamy, nie mamy. Jeżeli byśmy gdzieś wychodzili, to nie chcemy wychodzić z pojedynczym lokalem, tylko chcemy znaleźć ugruntowanego partnera, mastera na dany lokal, gdzie tak naprawdę on z naszą pomocą będzie on to mógł rozwijać. No bo jak się mówi, pańskie oko konia tuczy. Jeżeli, jeżeli my tego nie przypilnujemy, to tak naprawdę, znaczy on tego nie przypilnuje, to my nie jesteśmy w stanie, nie wiem, 1000 kilometrów stąd tego to przypilnować, tak? No bo jednak na kamerach różnice czasu, to nie jest to samo, co być jednak w lokalu. Tak? No tak, oczywiście, to też musi być odpowiedzialna osoba z jakimś doświadczeniem biznesowym, tak? No i też nie ma co się oszukiwać, musi mieć kapitał, tak? No, no bo tak, to oczywiście. Jednak rozwijać nową, no, na tamten rynek nową markę, no to jednak to jest coś zupełnie innego, ale tu właśnie wchodzi nasza nazwa, tak? Czyli jeżeli my wejdziemy na Niemcy albo cokolwiek, no to będziemy utożsameni, że to jest amerykańska nazwa. Dlatego jak my otwieramy w małych miastach, to ludzie myślą, wow, gwiazdy rocka przyjechały, wiesz, tak jak Złote Łuki, jedna z największych, znaczy największa sieć na świecie, nie będę mówił nazw, tak? Ale jak oni się otwierają, to zawsze jest show, tak? Jak my się otwieramy w małych miastach, to często też mamy ten efekt takiej nowości, że coś z Ameryki przyjechało. Nie wyprowadzamy ludzi z błędu, ale wiesz, to nam też pomaga przy ekspansji, pomoże przy ekspansji zagranicznej, miejmy nadzieję. Mhm. Powiedz mi, jakie są plany na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój biznesowy? Gonienie ciebie w ilości lokali. Nie, tak naprawdę... Jesteście mocną marką, także nie trzeba się tutaj ganiać. Nie, śmieję się, tak wiesz, przekomarzanie przyjacielskie, ale nie, tak naprawdę zdobywanie tego rynku, no bo sam wiesz, że rynek jeszcze nie jest tak mocno podzielony, jeszcze można sporo zrobić na tym rynku. No, oczywiście. Szczególnie przy połączeniach dwóch, trzech konceptów, pójść w kierunku tak zwanych dark kitchenów. Mamy plany na kolejne dwa koncepty. Jeszcze nie mogę zdradzać, jakie to są, bo trwają rozmowy, ale tak naprawdę będziemy tworzyć marki własne, nie kupować. Także są plany, żeby to portfolio naszych produktów powiększać. No i gonienie najlepszych. Także... O to też miałem właśnie spytać, czy zamierzacie otwierać kolejne marki, ale tak, to, że już odpowiedział na to pytanie. Mamy plany. Słuchaj, kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Zawsze tak pytam się, czy rozmówca osiągnął już sukces życiowy, czy osiągnąłeś już stabilizację, osiągnąłeś to, o czym kiedyś marzyłeś, czy ziściły się już twoje plany życiowe? Wiesz co, myślę, że takim sukcesem będzie, jak będę mógł trochę więcej czasu spędzać w domu z rodziną, także to będzie chyba największy sukces, bo monetarne rzeczy są, dzisiaj są, jutro może ich nie być, ale myślę, że takie szczęście biznesowe to będzie właśnie, jak będę mógł więcej czasu spędzać w domu z rodziną, ale tak naprawdę jeszcze jestem na tej drodze takiej, mam nadzieję, zwyżkowej cały czas i jak to mówię, sky is the limit, tak? Także zobaczymy, co czas przyniesie. Ja nie lubię siedzieć na laurach, nie potrafiłbym siedzieć pewnie dwa dni pewnie przed telewizorem, przed konsolą, bo lubię sobie czasami pograć, to by było super, tak? Ale już na dłuższą metę to myślę, że nie. Także jeszcze powiedzmy, że jeszcze nie osiągnąłem tego, co bym chciał osiągnąć, bo pewnie mając 60 lat dalej, o ile Bóg nasz dożył, to będę dalej pewnie chciał osiągać coraz więcej. Dobrze, powiedz teraz widzom, jeżeli by chcieli otwierać tę pizzerię waszą, w jaki sposób się z wami skontaktować? Może podaj tutaj jakiegoś maila do siebie kontaktowego, tak jest. Najlepiej, stronę internetową. Najlepiej wejść sobie na stronę nowojorska.pizza, bez PL na końcu, tylko nowojorska.pizza, zakładkę franczyza i tak naprawdę tam można wszystkie informacje uzyskać. Są foldery franczyzy do pobrania, dane kontaktowe do działu franczyzy, można umówić się na, robimy teraz, będziemy robić takie comiesięczne webinary informacyjne, można zapisać do naszego newslettera, także jest wiele możliwości dla chcącego nic trudnego, żeby się z nami skontaktować, także nowojorska.pizza, zapraszamy. Bardzo dziękuję. No mamy chyba wszystkie wyczerpujące informacje, jeżeli chodzi już o franczyzę. Dziękuję ci pięknie. Dzięki za miłą rozmowę. Za sekundeczkę jeszcze też przeprowadzimy drugi odcinek. Tutaj przeprowadzimy drugi odcinek. Tylko odpoczniemy, porozmawiamy. Dziękujemy pięknie. Subskrybujcie mój kanał i zostawiajcie łapkę w górę, jeżeli oczywiście odcinek się podobał. Dziękuję pięknie za oglądanie. Pozdrawiam. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki. Pozdrawiam.